Sylwester Kołecki, dzień dobry Sylwek. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Po treningu i w trakcie treningu, tak? No tak, już po pierwszym treningu rano mieliśmy zapasy i kulanki. Za chwilę przyjdzie trener Kucharczyk i robimy tarczę boks. Widzę, że twarz mocno czerwona, czyli zapasy mocno wchodziły. Z kim robiłeś dzisiaj? No tak, głównie dzisiaj robiłem z Czarkiem Aleksiejczukiem, a to parterowo i zapaśniczo naprawdę mocny chłopak. Słuchaj, najbliższa walka, tak? Czyli Babilon, jest już rywal podobno. No tak, jest już rywal. Konrad Konkel, także tym razem Polak, nie kolejny bałkański talent, a właśnie zawodnik z Polski, no jest zdecydowanie mocniejszy niż ci poprzedni, także no idziemy pomału w górę. Propozycja organizatora, czy gdzieś jakaś sytuacja, że trener miał wpływ na wybór takiego rywala, jak to w ogóle zostało przez was zaaranżowane? Tak, znaczy propozycja wyszła ze strony Babilonu, dokładnie od matchmakera organizacji, w której się aktualnie bije, czyli Artura Gwoździa. Dostałem bodajże 3 albo 4 propozycje. Wspólnie z trenerem rozważyliśmy je wszystkie i uznaliśmy, że to będzie najlepszy, najciekawszy wybór dla nas, też ze względu na wagę, bo pierwszy raz zejdę do kategorii 93 kg. Teraz jest najbliższa gala Babilonu. Ty nie byłeś jeszcze gotowy na to, żeby w tym terminie walczyć już na początku maja? Myślę, że byłbym gotowy, natomiast w ogóle nie było takiej propozycji. No ja w poprzedniej walce niezbyt mocno się zmęczyłem, mogłem odpocząć 2-3 dni i tak naprawdę walczyć w kolejny weekend, natomiast propozycja padła na galę Babilon majową i do tej też się przygotowuję. Słuchaj, Kołeccy tytani pracy, tak już się tutaj przyjęło, tak? Czyli pracujecie bardzo mocno. Powiedziałeś, że bardzo krótki okres roztrenowania. Nie obawiasz się tego, że organizm gdzieś będzie przeciążony, czy po prostu chcesz szybko nadrabiać te braki, które niesie MMA za sobą, tak? Czyli wielopłaszczyznowość i tak dalej. No na pewno przede mną długa droga, też trzeba wziąć pod uwagę, że ja mam w tym roku 34 lata i pewnie do 50 bił się nie będę i ten okres tej ciężkiej pracy i zdobywania kolejnych umiejętności MMA musi być stosunkowo krótki, no i staram się tej pracy wykonać jak najwięcej, tyle ile mogę, na tyle ile mi organizm pozwala. Mam ten komfort, że w sporcie jestem już od wielu, wielu lat i potrafię już słuchać i rozmawiać ze swoim organizmem i często wiem, jak zareagować. Oczywiście nie da się uniknąć wszystkich urazów i kontuzji, natomiast ja podchodzę do tego bardzo profesjonalnie, poświęcam swój absolutnie cały dzień na treningi, odnowę, fizjoterapię i wszystkie rzeczy związane ze sportem, dlatego też wydaje mi się, że ten rozwój z dnia na dzień jest jakby przyspiesza i ja staję się coraz lepszym zawodnikiem, nadal siebie nie nazwę MMA, ale coraz lepszym sparring partnerem, chociażby dla chłopaków z Akademii. A zapytam Cię tak, bo walczyłeś dość krótko, tak? Teraz w tej chwili w tym pojedynku liczysz naprawdę na dłuższy pobyt, bo to też jest czerpanie doświadczeń z samej walki, tak? Nie wiem, jak oceniasz poprzednią walkę, jeśli chodzi o ocenę w środku, jak czułeś się, czy byłeś w stanie na przykład toczyć 15-minutową walkę, jak to w tej chwili będzie wyglądać? Chcesz toczyć taką walkę, która da Ci podstawę pod rozwój, też zobaczenie tego, czego brakuje ewentualnie, tak? Ciężko powiedzieć, czy byłbym w stanie walczyć 15 minut, skoro tak naprawdę w klatce w dwóch walkach spędziłem bodajże 40, 51 sekund, więc nie chcę tutaj mówić, że jestem gotowy na 15 minut, czy jakby na pełny dystans mocnej bitki, bo to by się wszystko okazało. Natomiast ja do walki wychodząc i do pierwszej, i do drugiej czułem się bardzo komfortowo, zrelaksowany i dokładnie wiedziałem, co mam robić i tak też taktykę nakreśloną przez trenera Mirka zrealizowałem, tak zarówno w pierwszej, jak i w drugiej walce, a jakby i
idąc do drugiej części tego pytania, czy ja bym chciał się sprawdzać na pełnym dystansie? Ciężko powiedzieć, na pewno przyjdzie taki moment, że rywal postawi trudne warunki i ta walka potrwa zdecydowanie dłużej. Czy to będzie w następnej walce, tego nie wiem, ale życzyłbym sobie każdą walkę wygrywać w pierwszej rundzie, nie wychodząc poza 30 sekund i chętnie przebrnąłbym tak przez całą swoją przygodę MMA. No, ambitny plan, ale wiesz dobrze, że tak się nie da, tak? Ja pamiętam historię zawodnika, który niedawno jeszcze tutaj gdzieś był odkryciem roku, mówię o Rafale Kijańczuku, szedł od zwycięstwa do zwycięstwa i później gdzieś na tych właśnie takich dystansowych walkach, gdzie już było więcej minut, zaczęło brakować tego doświadczenia. No tak, ale też Rafał bił się w ogóle z zawodnikami z zupełnie innej półki niż ja do tej pory, więc to ciężko jakby nas tutaj porównać. Ja też... mówię tylko o sportowej drodze, tak? No tak, ja też nie mówię, że to jest plan, to jest jakbym mógł sobie wybrać scenariusz na moją przygodę z MMA, to właśnie taki byłby to scenariusz, natomiast ja dostosuję się do warunków i postaram się o wygraną w każdej mojej walce i obojętnie w jaki sposób ona by się miała potoczyć. Sam Babilon ma już jakiś nakreślony plan co do twojej dalszej kariery? To jest ta walka i na razie nie wybiegaliście gdzieś dalej z rozmowami o rywalach, bo nie mówię, masz ważny kontrakt, ale oczywiście nie wybiegaliście, tak? Nie, na razie jakby zaplanowaliśmy, jakby schodząc z klatki, Tomek Babiloński na poprzedniej gali zaproponował mi od razu walkę na gali majowej i ja się na to zgodziłem i wspólnie z trenerem tutaj wybraliśmy z jednego z rywali, których nam zaproponowano i na razie nie myślimy o następnej gali, no ciężko jakby myśleć o nie wiem, podnoszeniu poprzeczki i tak dalej, jak nie pokonało się tej, która jest aktualnie zawieszona, więc myślę, że na razie nie ma co wybiegać w przyszłość, trzeba się skupić na gali majowej i na niej dać siebie wszystko. Na koniec dwa pytania. Stałeś się twarzą nowej też organizacji. Nie stoi to gdzieś w sprzeczności z tym, z Babilonem, tak, konkretnie, ale możesz coś powiedzieć więcej na temat tej współpracy? Tak, myślę, że przede wszystkim dostałem zgodę z Federacji Babilon na promowanie nowej organizacji. Jest to nowa organizacja, która będzie robić walki MMA K1 i być może walki na gołe pięści. Nie widzę tutaj jakby sprzeczności, nie jest to na dzień dzisiejszy konkurencja, bo to jest na razie pomysł na zorganizowanie pierwszej gali. Natomiast stoją za tym poważni ludzie z grupy menadżerskiej New World Promotion i zostałem zapytany, czy zostanę ambasadorem tej organizacji i się zgodziłem. Natomiast ja jestem zawodnikiem Federacji Babilon MMA, mam z nią podpisany długi kontrakt na jeszcze kilka co najmniej walk i wcale nie wykluczone, że po zakończeniu przedłużymy ten kontrakt. My się z Federacją Babilon pracuje bardzo dobrze, jestem w stałym kontakcie i z Tomkiem Babilońskim i z całą ekipą, która pracuje przy gali i jestem w pełni zaangażowany w projekt Babilon, natomiast tutaj firmuję jakby swoim nazwiskiem z racji popularności nazwiska Kołecki w środowisku MMA. Udało mi się nawiązać współpracę również z Cave MMA i przy okazji po prostu promuję tą organizację. Okej, rozumiem. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące ostatniego KSW, które było. Widziałbyś już, powiedzmy, walkę na przykład Szymona z którymś z rywali, którzy byli na tej gali, na przykład jest Phil DeFries, bo tu ludzie gdzieś tam już zaczęli pisać, że może z Philem DeFriesem Szymon Kołecki, widząc w nim taką receptę, albo ewentualnie z Tomkiem Narkunem, no, który tutaj w tej walce po prostu odpuścił tak naprawdę, gdzieś tam w pewnym momencie ta walka nie ułożyła się dla niego dobrze, no i gdzieś ludzie dostrzegli, że jednak w tym wyłomie, jeżeli jest wyłom w, jakby to powiedzieć, w takiej twardej karierze Tomka w wadze półciężkiej. No faktycznie ta walka pokazała, że Phil w pełni jakby zdominował Tomka Narkuna, natomiast moim zdaniem nie ujmuje to niczego Tomkowi, bo jest to świetny zawodnik, moim zdaniem najlepszy półciężki w Polsce poza Jankiem i być może Michałem Oleksiejczukiem, ale no
faktycznie Phil był od niego 20 kg pewnie cięższy, chociaż w dniu walki być może jeszcze więcej i tutaj ta różnica gabarytów zrobiła robotę, też tą, największym atutem Tomka jest jego parter i jiu-jitsu, a Phil w tej płaszczyźnie też nie jest ułomkiem i ciężko mi powiedzieć, czy ja bym widział taką walkę Szymona, czy z jednym, czy z drugim. Nie wiem, nie jestem specjalistą od MMA, ale Szymon jest takim zawodnikiem, że potrafi się przygotować jakby na wszystko, co może go spotkać, przeanalizować i konkretnie przygotować się pod każdy atut rywala. Chętnie bym zobaczył taką walkę, czy z jednym i z drugim, natomiast czy to jest dobry pomysł, nie mnie oceniać. To zobaczymy, a w najbliższym czasie czekam na twój powrót. No i co, do zobaczenia, udanych treningów, bo jeszcze jeden cię dzisiaj czeka. No i co, i przede wszystkim zdrowia. No tak, zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dzięki.